Cześć, witam serdecznie. Jestem Bartłomiej, zapraszam na finałowy, ostatni odcinek z Record Definitive Edition. Jesteśmy w Eden Tower. Za chwilę stoczymy walkę z bossem i jeszcze będziemy musieli przejść kilka poziomów, więc czeka nas tutaj nie lada wyzwanie. Troszeczkę, żebym tutaj ulepszył naszą drużynę. To, co udało nam się zebrać, to wszystko, żeśmy wydali. Troszeczkę też nasza postać tutaj się wzmocniła. Mamy 19 poziom broni. Jeszcze chyba w poprzednim odcinku na początku miałem 16. Dobra, zaczniemy od walki z bossem, który zdaje się, że chyba będzie miał swój drugi koniec pod koniec tego odcinka. Victor, I'm here to reactivate this tower and turn Far Eden into the home that was promised to all of us. Look! Victor has misled you! When the other ships land, he will be punished! There are no ships. That's a lie. There are dozens of ships in orbit. My father told me. There are no ships. I destroyed them long ago. There are no more humans. You are the last. Holy dawn. That's not true. There is another, and we will. A to noga tego? Naszego. Jak on się tam nazywał? Kai, właśnie. Your friend is dead. You are alone. And Far Eden belongs to me. Give me the prismatic pores. Never. Jewel, if anyone could set things right, I knew it would be you. I'm not alone. And we're taking Far Eden back. Nie wiem, czy nie opłaca się najpierw. Kurde, Bela. Niewiele mu robimy, tak szczerze powiedziawszy. O nie, pomocnicy jeszcze przyszli. Ale tu kurwa nic nie widzę prawie.
let him have it, Seth. Aj, ty się dość obrażę. Dobra, dobra. Kurde, skocz. Na szczęście przeciwnicy nie są nawet mega wytrzymali. Jak się teraz nie uda, to się nigdy nie uda. Ale tak mówię, to jest pierwszy etap dopiero. Zręcznościowy. The storms are getting worse. We've got to get to the top of this tower and activate the terraforming system. If we don't, the storm will tear Far Eden apart. Kurde, niestety nie ma mapy tutaj nawet. O, szkoda. Powiem wam, że... O kurde, bela, le balans. Oj, 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 oj. Ha! Dang it. We don't have enough prismatic cores. We should look for new places to explore. And go back to places we've already been, to make sure we didn't miss any prismatic cores. O, mater deo. You never cease to amaze me, old friend. Creating the core AI to emulate human emotion was one thing. Distilling the essence of an actual human mind into a core? Well, that's something else entirely. If that's really what you've done, and after combing through every line of code that went into the Prime Core, I can come to no other conclusion, then, my dear Dr. Adams, I must commend you and curse you. Dobra, moi drodzy. Siding with the mandate. No nie, to musimy się kurczę. Ja pierdziu wrócić. Tu gdzie są Prismatic Core. Tu wszystko pozbierałem. Znaczy de facto tutaj możemy pozbierać jeszcze te Prismatic Core, nie? To mam 1 na 2. 0 na 2, tylko tutaj 25 poziom potrzebny, więc tu mamy 3 do zdobycia. Mamy 2.
Także no, mam nadzieję, że nie będziemy musieli. Kurde, pieczone. I to jest problem, bo tutaj nawet. O matko, 25 poziom jest potrzebny. Nie wiem, czy zrobić cięcie. I jak uzbieramy, to tutaj zaczniemy grać już od tego miejsca, czy grać dalej. I ten będziemy się tutaj. To jest trochę problematyczne, wam powiem. House of Steel tutaj, aha, level 25. Tutaj też jest 25 level potrzebny. O, to mnie trochę teraz przytkało, powiem szczerze, bo myślałem, że sobie skończymy grę. A tu się okazuje, że ja tutaj muszę jeszcze walczyć i zbierać kolejne kory. Shit. Tutaj mam jeszcze jeden kod do zebrania. Tutaj mamy dwa. Level trzeci. Dobra, wiecie co? Ja sobie zrobię cięcie. Nie będziemy tutaj chyba. Nie będę już tego nagrywał, ale de facto przypuszczam, bo tam jest jeszcze drugi poziom, trzeci, czwarty chyba, nie wiem, czy nie piąty. I każdy poziom prawdopodobnie będzie zwiększał ilość wymaganych rdzeni. Więc będę musiał robić cięcie co chwilę. No i co, tutaj mamy 3 na 4, 6 na 8, 1 na 1. No tu mamy tą skrzynię do zebrania. Ale nie mam informacji, gdzie jest kolejny core. Dobra, wiecie co, dobra, grajmy. Ciul z tym. Jak mam grać, to tak mogę wam to też pokazać. Tylko problem z tego typu, czekajcie, bo ja tutaj muszę sobie zmienić postać. Tylko właśnie pytanie, na kogo? Zdaje się, że tu chyba pajączek będzie potrzebny. A dobra, to zobaczymy. Zobaczymy na miejscu. Aha, nie, to tak, tu był pajączek potrzebny. Chociażby nawet, żeby tutaj wejść, widzicie? Tak, tutaj jest pajączek potrzebny, także wróćmy po pajączka. No to to trochę mnie zatkało, kurczę, teraz. To jednak trzeba wszystkie te poziomy, które żeśmy przechodzili, powtórzyć jeszcze raz. Ja cię pierdziu. Ja jestem załamany trochę, przyznam szczerze. Bo to trochę wydłuża naszą rozgrywkę. Czekajcie, czy ja mogę sobie tutaj zmienić. No to jest głupie, że musimy tutaj wracać, żeby kurczę zmieniać drużynę. No bez jaj. Powiedzcie, jeszcze. Trzeba robić swapa. Violet, I got places to go. I najgorsze jest to, że chyba tam potrzebujemy trzech rdzeni aż, żeby pokonać pierwszy poziom. Matko, córko. O, matko. Strasznie, to jest straszne. Tak, tutaj jest jedno przejście, które. Aha, tylko jak to się tam dostać? Aha, czekajcie, wróć, tutaj jest. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał w grze wszystkich rdzeni zebrać. O kurde, pieczone. Załamka. Tutaj jest, wiecie to. Do złapania. Aha, ja muszę chyba stąd w takim razie się przy...
ta postać. A, to tylko skrzynia jest. Open up. A gdzie jest rdzeń? Czyżbym musiał wszystkie te zabić? Tak patrz, a tutaj jeszcze jest coś. Dobra, tutaj jeszcze coś jest do zdobycia. Dobra, w takim razie będę musiał chyba z tych odcinków więcej nagrać z tej gry. Nie ma wyjścia. Chcecie, bo ja muszę iść tutaj. Bo tu mamy jedno przejście nieodblokowane. Aha, rzeczywiście, dobra. I tam chyba ten rdzeń. No to mamy jeden. A jeszcze potrzebuję dwóch. Dwóch, żeby odblokować sobie pierwszy poziom, a nie wiem, co będzie dalej. Aha. Kurczę. Nie, może się okazać, że potrzeba tylko 30, no ale tego nie wiem. Dobra, wiecie co, tu mam jeszcze do zabrania jedną skrzynię. Tylko też to jest takie upierdliwe, że możemy tylko przełączać między dwiema postaciami. I czasami potrzebuję akurat nie tej trzeciej postaci do pomocy i musimy się wracać. I gra nas w ogóle nie informuje, co tutaj potrzebujemy, jaką postać, żeby to odblokować, więc... No i zmniejsza z tym. Bierzmy tą skrzynię. Która jest gdzie? No tutaj gdzieś. A to moja postać jest. Kurde, ale... Tam musimy dostać się, tak? Jak to teraz robić? Aha, to był to na czas, pamiętacie? Bo ta czasówka taka. Problem tego typu, że ja tam nie byłem w stanie doskoczyć. Nie wiem, czy to się zmieniło coś w tym temacie. Aha, tutaj potrzebujemy chyba tego do latania. Tak, tutaj potrzebujemy chyba tej postaci do latania. W sensie tej skrzyni nie muszę zbierać, ale być może jak zbierzemy to, tak jakiś achievement padnie. Także zróbmy cięcie, ja się tutaj wrócę zaraz po naszą postać latającą. Dobra, mamy naszego towarzysza, który powinien nam pomóc. Kurde, Bela, odcisnęłem to czy nie odcisnęłem to? Jeszcze raz, bo się kurde pieczone. O, mater deo. To jest trudniejsze niż myślałem. Kurde, ja pierdziu. Nie da się zrobić skoku do góry jeszcze.
znoszącego. Ale to jest jedyna możliwość tutaj, żeby to w ten sposób zrobić. To może to zrobimy inaczej. No tak. No właśnie, jest. Jednak żadnego osiągnięcia nie zdobyliśmy. Dobra, mamy tutaj wszystko zrobione. Więc de facto możemy stąd wyjść. Ok, przenosimy się do Broadhood Hive. Tutaj mamy jeszcze jeden pryzmatyczny rdzeń do zebrania. Zwróćcie uwagę tutaj na to. I mamy trochę jeszcze tych skrzyń, więc tylko pytanie, jakie postacie mi są tu potrzebne. Gra trochę kładzie nacisk na to, żeby eksplorować te same mapy, nie? Ale spoko. A, bo tu mamy na czas. Zapomniałem. Laserem napierdziała, dobra. Zobaczcie, jaki szybki sposób likwidujemy tutaj przeciwników. Aha, tutaj żeby zdobyć Prismatic Orb, ja muszę zdobyć Yellow Key. I wszystkie te. Klucze tutaj odkryć, cholera. To jest szczerze, że tutaj kluczy jest więcej. Gdzie co, bo już zostawiłem tutaj jeden ten. Dobra. This ought to be good. No, tracimy co prawda czas. Trudno. Czy tam coś jest? Tam coś jest, ale powiem wam, że nie mamy za bardzo czasu. Żeby tam się wdrapać. Cholera. Skrzynie. Dobra, będę musiał chyba to powtórzyć jeszcze raz, bo nie wiem, czy mi czasu starczy, jak tutaj te skrzynie chcę zdobyć.
Nie będę próbował. Musimy tutaj powalczyć. A to się te platformy tu pojawiły. No to już po frytkach. Tu jest ten yellow key. Aha, to tak działa. Ja cię pierdę. Nie zaskoczę. To jest kurde ciężkie, cholera. A, ja tu muszę to nacisnąć. Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Dobra, powtórzyłem to wszystko od nowa. Teraz, żeby nie spieprzyć. Za daleko, cholera znowu. Aha, nie nacisnąłem guzika. No kurde pieczone.
Kurde, bel, ale balans. Jeszcze raz. Tam za daleko. Ajajaj, kurde bel, ale balans. Źle, 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 źle. Aj. Mam jeszcze 4 minuty. Jest. Taki kurwa pup. To jest Yellow Key. Tutaj mamy jeszcze, o, klucz. A tam jest jeszcze chyba coś do zebrania. Ale już nie mamy czasu. A nie nacisnąłem tego, no to kurde, jakim cudem. Przecież nacisnąłem ten guzik. Nie działa do, to nie działa na to? Aha, to nie działa na to, tylko na tamto. A nie postać rzeczy. Gdzieś przełożyłem jeden ten, cholera. Szlak. Jeden przycisk przełożyłem. Tutaj gdzieś jest 8 przycisk. Mamy minutę czasu. Ja pierdziele, gdzie to jest schowane? O mater deo, co prawda wszystkie skrzynie zebrałem. Nie wiem, czy to nie będzie miało też związku tutaj z niezaliczeniem lokacji, ale chyba nie. Dobra. Ale
Dobra, chyba będę mógł się wrócić teraz. Pozbierać te pozostałe skrzynie. Tam została jedna skrzynia jeszcze do zebrania. Tak czy inaczej, brakuje nam jeszcze jednego rdzenia. Chyba, jeszcze jednego rdzenia. Chyba będziemy mieli 29. Nie lubię gier, w których musimy na czas coś robić. Powiem wam, że to jest strasznie frustrujące dla mnie. Poczekajcie, bo tu jest... I chyba teraz sobie... Aha, widzę, tu mamy jeszcze dwie skrzynie. A gdzie są te dwie skrzynie? Tu jest jedna, a druga? O matko. Aha, wiecie co, tam można chyba... A, ja już się nie cofnę. Musiałbym jeszcze raz zagrać. Dobra, ja nie muszę tych skrzyń chyba wszystkich zbierać. Najważniejsze to jest to, że... mamy tutaj te... rdzenie wybrane. I to jest problem tego typu, że... Że niby tutaj mamy te rdzenie do zaliczenia, ale na przykład tutaj możemy dwa zdobyć. Natomiast nie wiem, czy to są wszystkie tutaj w tych lokacjach. Tu masz trzy do zdobycia, 25 poziom to jest potrzebny. Tutaj by się przydało też pójść zobaczyć. Ale ja się przeniosę tutaj. A, nie mogę się przenieść. Przeniesiemy się tutaj i pójdziemy, zobaczymy co tam jest. Jesteśmy w pobliżu. Aha, tutaj był ten rdzeń do zdobycia, pamiętam. A jest to, zaznaczyło się. Teraz się na to pojawiło. A teraz idzie... Later on. Later on robi swoją robotę. I teraz tutaj będziemy mogli zrobić te dwa rdzenie. Dobra, spoko. Zresztą potrzebuję tylko jednego, ale tak jak mówię, nie wiem czy na drugim poziomie i tower, czy drugim, trzecim, czwartym nie będzie trzeba większej ilości tych rdzeni mieć przy sobie. No, teraz będzie nam tutaj łatwiej zebrać, bo mamy lasera na podorędziu. Widzicie, teraz to jest łatwizna, więc nie muszę robić. A, czekajcie, bo mnie porwali. No i załatwione. 15 sekund. Wszystko się tu składa na moc naszej drużyny, bo im wyższa moc, tym więcej tutaj możemy zdziałać. I łatwiej jest walczyć, i łatwiej jest zdobyć te rdzenie i tak dalej. Tutaj jeszcze coś jest do zdobycia. Nawet skrzynia jest, i to jest Prismatic Core. Genialne, genialne po prostu.
Znaczy, bo to za nami jest. Wróć, gdzie to jest dokładnie? Tutaj jest skrzynia. To prawdopodobnie jest tam na górze. A tutaj mamy jeszcze rdzeń. Tylko tak, ja miałem... O, mam na szczęście. Dobra, ale super. Nie będę musiał wracać. To pytanie, gdzie ta skrzynia była. Być może gdzieś pod nami. Bo to na pewno nie tam. A kurde, widzę co, to chyba jest ta skrzynia pod nami. No właśnie. Natomiast gdzie jest tutaj ten Prismatic Orb? Nie wiem, czy tym gdzieś nie na... A, na górze jest. Dobra, tam jest. Chyba. Tak, tam się świeciło coś. Tylko będę musiał to zeskoczyć stamtąd. Tylko czekajcie, którym to można byłoby zeskoczyć, żeby to zdobyć. Podchodzimy. O, tutaj mamy ten znowu do zebrania audiobooka. Gdzieś za nami jest, ale to prawdopodobnie na dachu. O, nie na dachu, a nie jest tutaj rzeczywiście. Dobra. Gdzie tam jest? Tylko pytanie, jak tam zeskoczyć. Cholera, uciekł. Życia. Nie chcę się tym walczyć. Dobra, próbuję tutaj zebrać się przedmiot, tylko powiem wam, że to jest problem, bo nie wiem, z której strony to jest. O matka, tam trzeba do góry skoczyć. Ciężka sprawa. I teraz jak tam to ogarnąć? Jak tam skoczyć do góry? Aha, nie mam postaci tutaj. O matko. Dobra, cyk. No właśnie, widzicie, nie wiedziałem, że to jest... że ta postać będzie potrzebna, no i de facto... musiałem się powrócić, powtórzyć całą czynność od początku.
No mam, że się w to przyjemnie gra, naprawdę. Tutaj mamy jeszcze parę rzeczy do zebrania. Tylko pytanie, czy... czy ja się muszę tutaj cofnąć? Chyba tak. Nie, ewentualnie tędy możemy spróbować przejść. Mamy te do zebrania w kolei. Właśnie, jeden. Czy to tam nie zwrócił uwagę, czy tam coś jest? Tu mamy jeden do zebrania. Aha, tutaj gdzieś drugi jest. To tam? Nie tam. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś. Jeszcze się muszę wrócić. Tutaj. Lepiej sobie radzi laser, też ta postać też nie jest zła. Tutaj gdzieś jest. Aha! Moment, gdzie to jest? Moment. Potrzebujemy jeszcze jednego. A tutaj czegoś tego nie widzę. Nie myślę, że to gdzieś tam jest na górze. A tutaj coś jest, moment, co mi się wydaje. Ej, no tutaj w pobliżu jest to, czego szukam. Żeby to otworzyć. Kurde, pieprzone, jaki ze mnie osioł gargamelski. Cezami, otwórz się. A, jeszcze jedno jest potrzebne w takim razie. No to coś przeoczyłem, ale to chyba... O matko. Aha, bo tutaj muszę kopać. Muszę zmienić nową postać. Widzicie, co tak sobie tutaj szedłem i zwróciłem, zauważyłem, że tam coś kurcze jest. I to jest, tam jest jeszcze życie chyba do zebrania. Więc weźmy sobie tutaj pajączka i jeszcze zbierzmy to. Żeby
tym jest jakiś wysiłek większy. No i jeszcze chciałbym wrócić tam. Nie otworzyć tą lokację. Dobra, że tu jest skrzynia. Ale poukrywane są te przedmioty strasznie. No tutaj mamy życie, nie? Nieźle. Super, dobra, a my idziemy tutaj. Zróbmy sobie może cięcie, żeby było szybciej. Dobra, nie kopię. Tutaj, 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 kopaj piesku. I tutaj będziemy mieli klucz tego robaczka. Dobra. To jest właśnie upierdliwe w tej grze, że musimy za każdym razem, jak coś znajdziemy, to musimy się wracać i zmienić postać. Naszą załogę musimy zmienić. Prismatic Core. Dobra, jeszcze wejdziemy do środka. Bo wiecie co, mam nadzieję, że to nie jest lokacja. O kurczę, level 25 wymagany jest. Dobra, najwyżej jak dostanę po dupie, to sobie odpuścimy. Kurde, 25 poziom. Przydałby mi się tutaj ten latający przyjaciel. Zapomniałem jak się nazywa. Bo on strzela tym laserem i to jest bardzo mocny. Bardzo mocna broń. Oh shit. No tak, 15 minut, żółta karta. 8 switchesów do zrobienia. Uważam, że to jest chyba zły pomysł. Zamknięte przecież. Potrzebujemy 3 klucze. A, tutaj mam otwarte, dobra. Aha, i tu potrzebujemy postać z tą latającą. Żeby nas przeniosła na drugą stronę. Dobra, wiecie co? Nie, darujmy sobie to, to kurczę. Bez sensu. Nie mam postaci, żeby tutaj to ogarnąć. Mamy już wystarczającą liczbę rdzeni. Bo mamy 30, chyba 2 sztuki, a potrzebujemy 30. Ale tak mówię, przypuszczam, że na wyższych poziomach będę potrzebował oczywiście chyba więcej tych. Też niepotrzebnie się tutaj przenoszę, bo mogę użyć szybką podróż. Także moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Żegnam się z wami. W następnym odcinku będziemy eksplorować już tą wieżę. I mam nadzieję, że wyższe poziomy nie będą potrzebowały rdzeni. Jeśli tak, no to ta seria się wydłuży i jeszcze kilka odcinków niestety będę musiał nagrać, żeby zdobyć wszystkie te... Znaczy nie wiem, czy wszystkie będą potrzebowali. Jeśli tak, no to chyba nie ukończymy tej serii, bo... tutaj mam informację. Lokacja The Cradle 4x13, 8x22 i 1x2. Okej. Tutaj mamy wszystko zebrane. Natomiast tu mamy 6x15, 18x23 i 3x4. Tutaj mamy 4x16, a tutaj? Starving Sea. Aha, bo to jest jakiś chyba dodatek. Ale tutaj mamy 4x13. Ja cię pierdzie. No tutaj co prawda mamy do zdobycia 2. Tu mamy 3, 4, 5, 6. Tutaj są chyba 3. No nie mogę tego sprawdzić.
sporo tego brakuje, nawet nie chcę mówić o tym. Jak będziemy musieli to wszystko zdobyć, to powiem wam, że chyba sobie daruję tą grę. Albo będę grał już poza nagraniem. No tutaj mamy 3 do zdobycia, 4, 5, 6, 7, 8. Tu mamy tylko 8. 8 plus 4 jest 12, a ja potrzebuję jeszcze 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 9. 9 plus 4 jest 13. Tak, wszystko by się zgadzało. Dobra, moi drodzy, tutaj mam jeszcze nawet jedną apteczkę do zabrania. Kończymy ten odcinek. To wszystko. Już nie gadam. Trzymajcie się, piona serdeczna. Cześć.